jesteśmy pierwszym wydziałem, który podpisuje współpracę, także to jest ważna rzecz. Uczelnia przecież już współpracuje z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, ze środowiskiem mniejszości niemieckiej, więc to jest oczywiste. I cieszę się, że nasz wydział, no jeden z dwóch najmłodszych, teraz finalizuje czy formalizuje coś, co już przecież od dawna funkcjonuje, bo od tej strony badawczej i częściowo dydaktycznej są postacie takie jak profesor Cielińska, Polus, profesor Zuba, doktor Kownacka, którzy przecież z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej ze względu na swoje zainteresowania badawcze też współpracują. My już z uczelnią współpracujemy już od lat, praktycznie od początku działania chaosu, w tym roku obchodzimy 25-lecie. Ta umowa dzisiaj podpisana jest takim jakby sformalizowaniem tej współpracy, natomiast to już się dzieje. Przyjmujemy studentów na praktyki i staże. To są studenci politologii, nauk społecznych, socjologii, bardzo różnych kierunków, germanistyki oczywiście też. Także tutaj, dlatego że działalność chaosu jest tak szeroka, bardzo wiele projektów w różnych obszarach prowadzimy, studenci uczelni w różnych kierunków mogą u nas rzeczywiście znaleźć ciekawe wyzwania dla siebie. W przypadku Wydziału Nauk o Polityce to są nasze debaty polityczne. Dzięki naszym kontaktom z fundacjami politycznymi niemieckimi organizujemy szereg wydarzeń związanych z polityką. Tak? Sami jesteśmy bezpartyjni, nie angażujemy się w politykę, natomiast często rozmawiamy o samej polityce. I tutaj studenci mogą się zaangażować w organizację tych takich wydarzeń. A jeśli chodzi o inne wydziały? Mamy dużo projektów językowych związanych z językiem niemieckim, mamy dużo projektów dla młodzieży związanych z pracą z młodzieżą, z taką pracą społeczną, mamy sporo projektów, gdzie mogą się angażować wolontariusze w różnych obszarach, mamy projekty historyczne o historii regionalnej zwłaszcza, też gdzie jakby duży nacisk kładziemy na dydaktykę. Więc jakby w tych obszarach nauczycielskich bardzo dużo jest u nas działań. Dzisiaj finalizujemy pewne obszary, które pozwolą nam powiedzieć, ok, to już robimy, będziemy robić to dalej, wejdźmy na kolejne rzeczy, chociażby na tą przestrzeń dydaktyczną, możliwości takie, gdzie nasi studenci mogą jakby kolejne miejsca, jeśli tylko będą chcieli podejmować praktyki, staże. Pamiętajmy, że Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej to nie jest tylko ta siedziba w Opolu i w Gliwicach, ale to jest również cały szereg instytucji kulturalnych, oświatowych, w których będzie można podejmować pewne działania, no i dla wszystkich naszych studentów, na dobrą sprawę wszystkich naszych kierunków, czyli od stosunków międzynarodowych przez politologię, zarządzanie publiczne, na dziennikarstwie i na public relations, kończąc z tego względu, że specjalistów od komunikacji, specjalistów od zarządzania informacją potrzeba wszędzie. No, współczesny świat oparty jest na informacji.